Dzień dobry, panie pułkowniku. Czołem, panie pułkowniku. Czy mogę zaprosić na zewnątrz? No dobrze, wystrojem się do pana jak... Bardzo dobrze. Jakbym szedł na zaloty do panny. Panie pułkowniku, w tamtym roku miał pan przejazd przed domem, a w tym roku ma pan owację na stojąco, bo jesteśmy na kilka dni przed kolejną rocznicą bitwy o Monte Cassino. Tak. To są kwiaty dla pana, panie pułkowniku. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie pułkowniku. Dziękuję. Chcieliśmy panu zaśpiewać 100 lat, ale 100 lat to trochę za mało, więc zaśpiewamy panu 200 lat. Ma pan tutaj delegację z Virginii, ma pan tutaj delegację ze stanu Maryland. Maryland. New Jersey. Witam Pensylwanii. Maryland, witam Virginię. I Waszyngtonu oczywiście. O, naturalnie. Dziękuję bardzo. No, niespodziewana przyjemność. Bo umawialiśmy się tylko na taką małą pogaduszkę. A tutaj jest cała owacja. Nie wiem, jak mam zareagować. To 200 lat dziękuję. Dla pana. 200 lat, 200 lat. O, masz. Dziękuję, dziękuję, stokrotnie dziękuję. Ciągle opowiadam, jak ja wygrałem wojnę, tak? Ale paru nas tam było więcej, trochę więcej niż ja tam, ale robiliśmy cośmy mogli, prawda? U mnie w rodzinie jest taki żart. Dzieci czasem mówią, tatuś, ty dobrze wyglądasz na swoje lata. 95, tak? A ja mówię, jakbym jadł, nie, muszę dobrze wyglądać, bo jak nie, to byście ganiali Niemców pod Monte Cassino. Panie pułkowniku, chcieliśmy panu przywieźć maki, ale z makami w Stanach Zjednoczonych to wszystko ponoć jest, ale czerwonych maków tak, to nie tak łatwo, więc ma pan biało-czerwone tulipany. Ale Polak właśnie potrafi. Mamy dla pana też i czerwone maki, które zaraz pan zobaczy. O! I rosną już. Naprawdę przyprawiacie mnie o wzruszenie. To niespodziewana przyjemność. Moim zdaniem nie wiem, czy zasłużyłem na to, bo... Żarci i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za wolność się bić. Czerwone maki na Monte Cassino. Zamiast Rosji siły polską wręcz. O tych makach przed żołnierz giną, lecz silniejszy od śmierci był pies. Przejdą lata i wieki przeminą, zostaną ślady krwawych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Panie pułkowniku, dziękujemy bardzo. Ja powiem tylko tyle. Kiedy słyszę piosenkę, to zawsze coś mnie za grdykę tak łapie tam. Wiecie. No,
ciężko było, oczywiście. Pamięć moja zawsze będzie tam. Kiedy zamknę oczy, to widzę te maki, te trupy. Myśmy przyszli tam 1 maja, a wyszliśmy 25. Warunki, jakie były tam, to trudne do opisania. No, woda to była ma wagę złota i zawsze przychodziła w tych bańkach 5-galonowych po benzynie. Smak benzyny była. Był. Jadło się, co było i kiedy było. Bo jak szedł konwój z mułami i dostali dobre bicie po drodze, to przyszło może 2, może 5. Pełno ich leżało tam, bo one rozpierzchły się zawsze, a wszystko było zaminowane. Także jak tylko ze ścieżki zeszły, to wylatywały w powietrze. Od 1 maja do 11, kiedy zaczęła się ofensywa, to nasza dywizja, 3. Dywizja Karpacka, straciła 289 ludzi, bo Niemcy wciąż bombardowali nas. Panie pułkowniku, mam dla pana jeszcze kilka prezentów od ludzi, którzy pana bardzo cenią. Za chwilę je dam, ale też dostarczę panu list, który został przysłany. Ponoć wśród Podolaków jest teraz pan najstarszy stopniem po tym awansie w rezydencji ambasadora. I taki list panu dam od żołnierzy z Polski. Ale po kolei najpierw tu kilka rzeczy mam dla pana. Dobrze. To jest kosz polskich produktów od Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Okay. Ma pan tutaj też piwo, ma pan tutaj różne słodkości. To ja na razie tu położę, tak? Bo to nie jest koniec. To jeszcze idę po jeden kosz. O, jeszcze coś. Naprawdę nie wiem, jak wam podziękować. Nie wiem, jak wam podziękować. Panie pułkowniku, tutaj wszystkim nam znany Piotr Kmieliński z żoną Joanną również tutaj zadbał, żeby pan miał jakąś butelkę wina, kabanosy, bo pan lubi. Ale ja myślałem, że my wypijemy. Mam kawę, wypijemy kawę zaraz. Przyniosłem kawę. Ja mam wódkę. Panie pułkowniku, wszystkiego dobrego. A jeszcze mam coś dla pana. Chciałbym was wszystkich poczęstować. Ale chcę, żebyście zdrowo zajechali do domu, także. Bo pan dużo czyta. To tu jeszcze książka dla pana. O, dziękuję która bardzo. Na pewno pana zainteresuje. I druga. Ja wiem. Śladami losu. A to dobrze. To tutaj położę. Dziękuję. Bo jak sądzę, to jeszcze wciąż nie wszystko. Ja pójdę po kawę, bo jest kawa od RMF-u, kwiaty od RMF-u, ale jeszcze tutaj ludzie coś do pana też przywieźli. Ja bym chciał zaprosić was do tego. Albo ja wam powiem. Chwilę tutaj. Nie. Mam patio z tyłu. Musimy się wszyscy pomieścić. Panie pułkowniku, tu jest dobrze. Chwilę porozmawiamy i się rozjeżdżamy. Jest jeszcze epidemia. Ja wiem, że pan jest zaszczepiony, ale nie będziemy w tyle osób do pana do domu wchodzić. Ja jestem zaszczepiony. Więc teraz, jeżeli ktoś by chciał, to chwila dla was, z panem pułkownikiem. A, bo jeszcze firma cateringowa, pani Konefał, przywiozła panu bigos tradycyjny. Także za chwilę będzie jeszcze i bigos. Z czym się kojarzy to? Łomża! Ja pochodzę z Łomży. Ja też. Tak? Jestem Lipińska Aleksandra. Lipińska. Stefana Lipińskiego córka. No to moja krewniaczka. Tak. Bo to tam zaraz. Nie Teofil i Marceli. Marceli to mój pradziadek. Tutaj nawet zdjęcia przygotowane. Różne zdjęcia. No to przecież. To mój ojciec. Tak, właśnie. Tak, to jest ojciec i mama. Muszę panią uścisnąć. Tak, to mój dziadek Stefan. To pamiętam jego. Przyjechał jak myśmy mieszkali w Małkini.
Jest zdjęcie z Małkini. Jest zdjęcie z Małkini też. Później pokażę wszystko. Wszystko pokażę. No musimy się spotkać. Tak, koniecznie. Panie pułkowniku, kolejne osoby chcą jeszcze podejść. O, mam Maria. Co za niespodzianka. O, dziękuję. Zbiorowe oczy. No to uśmiechy. Kawa z cukrem, z mlekiem. Proszę? Z cukrem, z mlekiem? Ja z gorzką piję. Dobra. Na początek. Wiedzieliśmy, że do Polski już nie wrócimy. Bo myśmy byli zdrajcami. Wrak naroda. Nas trzeba było posłać nam część białe niedźwiedzie, prawda? Ale to myśleliśmy, że może coś się da zrobić, może będzie jakiś kompromis, może rząd z Londynu dogada się z rządem warszawskim, dojdą do jakiegoś porozumienia i będzie Polska Polską. No niestety, okazało się, że inaczej. Panie pułkowniku, pan zawsze podkreśla, że najważniejsze dla pana to, żeby wszyscy inni, którzy żyją dzisiaj, pamiętali o żołnierzach drugiego korpusu. Tak. Żeby została pamięć. I mnie wzrusza to, że właśnie ta pamięć jest. Że ja dostaję listy z Polski. Proszą mnie o fotografie, autografy do tego. Ja chętnie te rzeczy zawsze mogę tak służyć. Jeżeli chodzi o jakieś, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, jakieś coś, to proszę do mnie bez żadnych ceregieli się zwrócić. Ja, możecie się domyślać, że ja żyję w cieniu wojny. Wojna to dla mnie była, oprócz mojego małżeństwa, które trwało 67 lat, żona umarła dwa lata temu. To największe wydarzenie, jakie w moim życiu było. Zmieniło moje życie zupełnie. Zmieniło mnie. Wojna zmienia ludzi. Ja kiedyś byłem takim buńczucznym, młodym szczupakiem. Śniło mi się. Ojciec zawsze śpiewał mi, nie masz pana nad łana. No, ja byłem zadowolony, że poszedłem do kawalerii, bo śniła mi się samosiera, panie, znowu będziemy tak zdobywać. Życie i doświadczenia wojenne nauczyły mnie, że nie jest tak jak w piosence. Wojna to jest straszna rzecz. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Oczywiście my broniliśmy się. To była różnica między nami i powiedzmy Amerykanami. Dla nich to był job do zrobienia. Dla nas to była prywatna sprawa. Myśmy wiedzieli, co Niemcy robią w Polsce. Byli ludzie w naszym wojsku, w moim oddziale, gdzie cała rodzina była wymordowana. To było coś osobistego. Nas nie trzeba było zachęcać do walki, myśmy chcieli się bić. Żołnierze czują inaczej, politycy czują inaczej. Żołnierze mają serca. Politycy mają tylko biznesy. Oficjalnie to kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy panu, że pan miał czas dla nas. Czas, że wyście mieli czas dla mnie. Także oficjalnie dziękuję wszystkim. A kto ma ochotę na kieliszek, to proszę bardzo. Panie pułkowniku, minie epidemia, będziemy działać. Ja jednego się napiję z tego pułkownika. Proszę bardzo. Nie.
jacy do licha jesteście, no.